Więc bardzo nam zależało na tym, żeby dzieci się poczuły jako reżyserzy, znaczy żeby ich aktywizować, żeby im pokazać, ile jest działań, żeby jakoś dotknąć tego, czym jest reżyserowanie i żeby ich aktywizować. Więc wymyśliłyśmy trochę taką zabawę w zbieranie wielkiego worka. Dzieci się podzieliły w 4 drużyny, każda drużyna miała swój worek i zbierała inspiracje. Chcieliśmy im pokazać, że w ogóle spektakl rodzi się w głowie reżysera, w duszy reżysera od jakiegoś punktu wyjścia, który jest inspirujący i że to może być równie dobrze tekst, jak i postać, muzyka, obraz albo jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Dla mnie ważnym celem tych warsztatów było pokazanie dzieciakom, że reżyser nie jest taką osobą, która staje na scenie i dyryguje działaniami aktorów, ale jest taką osobą, która zbiera inspiracje, która może do czegoś inspirować cały zespół, która działa w pewnej strukturze i tak naprawdę nawet nie do końca tak jest, że zawsze musi mieć najważniejsze zdanie, że może do czegoś raczej inspirować, być takim przewodnikiem, osobą, która pokazuje różne teksty, które dla niego są fajne, ale pozwala też samym aktorom z tego worka wybierać i że cały spektakl jest w ogóle takim wspólnym zbiorem pomysłów, z których dopiero coś się rodzi na scenie, właśnie w działaniu. Tak, ja byłam pod wrażeniem tego, że udało im się stworzyć jakąś taką pracę zespołową, co nie było takie oczywiste, bo bardzo dużo dzieci przychodzi i w tych grupach no, byli właściwie zmuszeni do tego, żeby się słuchać wzajemnie, żeby czasami ustępować, czasami walczyć też o swoje racje, co też jest bardzo ważnym elementem, ale w takim, powiedzmy, szacunku dla drugiej osoby i dla pomysłów cudzych. I dzięki temu udało im się zbudować w ciągu jakieś tam 2 godzin, jakiś taki zarys scenki, która była takim zbiorem ich pomysłów wspólnych. Myślę, że też dla wszystkich dzieciaków wielką przygodą była ta możliwość sprawdzenia, jak wygląda reżyserka, jak wygląda to miejsce, w którym są techniczni, w ogóle jak można się z nimi porozumiewać, bo... Reżyserka, czyli pokoi. Czyli tak, pokoi naszych technicznych w tym przypadku. I to, że mogli porozmawiać z Kubą, że mogli powiedzieć, my chcemy, żeby i zadecydować o tym, że my chcemy, żeby muzyka nie była na początku, ale dopiero na przykład w momencie, w którym Pipi zmienia się w królika i dopiero wtedy proszę puść muzykę, a chcemy mieć taki obraz cały czas w tle, że to było dla nich wielkim przeżyciem, naprawdę fajnym, jakimś cennym. Też jestem ciekawa, jak odebrali fakt, że na zajęcia reżyserii są prowadzone przez 2 kobiety. Prawda? I że przedstawia im się reżysera. A tutaj jest kobieta jeszcze raczej młoda, jednak ten stereotyp może jest przekazywany też dzieciom o reżyserze z brodą i z fajką i nie wiem z czym. W każdym razie my mamy ten stereotyp, my wciąż go mamy, no. Może właśnie oni są wolni od tego.